Panie Marianie, czy potrafi Pan wytłumaczyć i powiedzieć, dlaczego wybrał Pan boks? Przez brata. Były rękawice w domu. Jedna para była. I to mówi Marian, to co, pobijemy się? No dobra, pobijemy, chłopcy. On był starszy, ode mnie 4 lata. No i bijemy. No. Jasne, że mi da radę, no, i on wiedział, że ja miałem taki byłem zapalczywy trochę w tym. No i wiesz co, ale idź na te boksy jednak, idź. Zobaczysz, że będziesz boksował. Po 2 treningach już boksowałem. Bo akurat nie było w tej wagi, bo ja w kogucie, zacząłem od koguciej wagi, 54 kg. I ten mówi, Marian, to co ja cię wystawię, nie? A tu już chłopcy tam boksowali, naprawdę dobrze boksowali. Ja tą walkę wygrałem, jedną, drugą. To pamięta pan ten moment, w którym zdecydował, że postawi jednak na boks, a piłkę nożną zostawi? Tak, to już miałem chyba może 15-20 walk w ten czas. Mówi, nie, to już zostaje przy boksie. Już tak się stężałem, tak dość mocny, nie taki, no nie, no to ja boksuję. A trenerzy od boksu, od tego się kłócili o mnie. No fajnie, nie? Liga się zaczyna i z Heniem Niedźwieckim boksowałem, z Legią Warszawa boksowaliśmy. No, wiadomo, że Heniek był klasowy zawodnik, medal olimpijski też zdobył w Melbourne. No troszeczkę miałem cykorkę, no ale jakoś tak wyszło, że tak wygrałem z Heniem. I od tego momentu poszedłem od razu do kadry. Aż tam mówi, Marian, weź się do roboty, bo możesz jechać na olimpiadę. No to w ten czas się zacząłem zastanawiać właśnie, żeby lepiej trenować. Już mi tam coś tam w głowie tam zaświtało. O, no ten olimpiada się sprzedała jechać, nie? No i także, że no, wygrałem. Znaczy nie wygrałem z Dziurkiem, bo z Dziurkiem przegrałem na Mistrzostwach Polski. Ale obozy inaczej. To nie tak jak teraz, jak jest mistrz Polski, to musi jechać. Tam inaczej to robił. Ze względu jeszcze na mnie, bo ja mistrza nie miałem w ogóle i mistrza Polski nie zdobyłem. A byłem na 3 olimpiadach. I właśnie były takie sparingi, że ja pojadę albo Jurek. Takie już na olimpiadę. No i mówi, Marian, wiesz co, no i potem jest zebranie i ja jestem powołany na olimpiadę, jadę na olimpiadę, Jurek nie. No Jurek mi tam coś tego, no, gratuluję się Marian, no i pojechał do domu. Wkurzył się i pojechał. No ja mówię, Jurek, no wiesz, ale to nie moja wina jest. Czy ty byś pojechał, czy ja, bo jakbym miał naprawdę dużo lepszy by był, czy coś takiego, to tak, ale tutaj nie, to nie było różnicy, to trochę szczęścia to jednego. Może też ja bym leworęczny, to leworęczny też trochę inaczej boksuje dla przeciwników innych, bo nie każdy umie z Majkutem boksować. W wieku 21 lat pojechał pan na swoje pierwsze igrzyska. Co pan wtedy czuł? Tremę? Czy był pan pewny siebie, że jest świetnie przygotowany i może zdobyć medal? No, może. Marzyłem, żeby wygrać walkę. Pierwszą? Pierwszą. No, jak już wygram pierwszą walkę, to jest fajnie. Jak drugą przegram, no. To tam ludzie jeszcze tak, no ale jak wygram. No ale tutaj właśnie pierwszą walkę mi fajnie poszło. Wygrałem przez nokaut. I ja mówię, no ja dobrze, wygrałem przez nogę, to drudzy się będą bali, nie? Bo to tak to idzie. Złapałem jednego Rosjanina, on był Ormianinem, mistrza olimpijskiego miał w Helsinkach. No i z nim wygrałem. To też taka walka była, no mówię, no ja... Mówię, aż tam mówi, nie, to nie ma co się bać, mówi. Troszkę wyżej ręce podniesiesz tego i wygrasz. No, bo też umiał tak podpuścić troszeczkę tego, nie? No i dobrze, no dobrze. No i wygrałem, normalnie wygrałem na punkty z nim. Żadnych nie było takich, że naciągane coś. Nie, wygrałem. Ja, no to, albo, a złoto już było w kieszeni prawie. Jak z nim wygrałem, to złoto w kieszeni. To znaczy już miałem medal, już miałem brązowy medal. No i, ale walkę odpuściłem, znaczy nie dopuścił mnie lekarz, bo miałem łuk pęknięty, znaczy nie pęknięty, ale miałem krwiaka. Guza takiego dużego i to wszystko mi na oko zeszło i nic nie widziałem na oko, nic kompletnie. No trochę żałowałem. No, dobrze, że medal chociaż był, nie? Bo złoto było w kieszeni w ten czas. No ale, a,
A Stasiu Zalecki mówi, masażysta, no mówi, ale nie przejmuj się, za 3 lata będzie miał złoty. Pojedzie do Tokio, będzie miał złoty. Po igrzyskach w Rzymie, na których zdobył pan brązowy medal, świat stanął przed panem otworem. Jednak w pana życiu wydarzyły się wtedy 2 incydenty. No wyszło jak wyszło, także ja wyrok dostałem rok czasu, no wysiedziałem, jak to się mi nieładnie, 8,5 miesiąca, bo warunkowe dostałem za dobre sprawowanie. Taki tam obóz byłem, tam był obóz, to się tak mówiło, obóz, bo to tak przyjęte było i obóz. No, za dobre sprawowanie. I po jakimś czasie, ja wiedziałem, że mnie odjeżdżą, bo to nie ma cudu, no, bo gdzieś za co, człowiek niewinny był. Jak pan utrzymywał formę w takim miejscu, w takich warunkach? Ja w zasadzie to ja tam nic nie robiłem. Ja tam chodziłem na taką gimnastykę, dali mi takie pozwolenie, żeby z więźniami wychodzić na pole, no świeże powietrze, tak żeby troszkę gimnastyki zrobić. A takich innych rękawic albo coś, to nie widziałem w ogóle, tylko takie coś, ogólnorozwojówka, coś takiego. W jaki sposób przeszedł pan drogę po wyjściu już z więzienia, powrocie do treningów, do igrzysk w Tokio? I właśnie miałem też taki finał z Leszkiem, kto pojedzie, czy kto, ja, czy on, czy tego. Jezu. Taki wewnętrzny sparing zarządził trener Sztam, tak? Tak, to no, normalny sparing był. Ja go zaskoczyłem. Zaskoczyłem go, co był niespodzianka. Taki mądry, no, był naprawdę dobry zawodnik. Ja mu zrobiłem przykładkę taką z nogami tu i tu kiwnąłem i uderzyłem. Bezpośrednio uderzyłem, co jest ciężko trafić. I Leszek poszedł na deski i zaczął bić rękami o matę. No był. Śniło mi się w nocy, śniło mi się, że mi Marian znakartuje, śniło mi się. Potem wieczorem jest dyskusja, kto jedzie, skład wybierali. No i tutaj moja waga, kto jedzie w półśredniej wadze, no, że ja jadę. To Lesiu podziękował mi, ja Leszkowi również. No mój Marianku, życzę ci dużo, że złota, żebyś wygrał tę olimpiadę. Ja ci będę pomagał do końca obozu, jak tylko będę mógł. No tak, no ale Lesiu wieczorem pojechał już do domu. Czyli podobnie jak 4 lata wcześniej Kulej, też go to mocno zabolało. No i na tym się skończyło. No. Jak pan zapamiętał Tokio w tamtych czasach, w 64 roku? No takie to jest niespotykane u nas, bo tak już chodziliśmy codziennie, no, nas nikt nie pilnował. Żeby to my tak mówili, że pilnowali tamte. Nie, my chodziliśmy codziennie. Ja chodziłem, zawsze chodziłem. Obiad się zjadł i do miasta tu zakupy czy coś, pochodzić, zobaczyć co tam jest w Tokio. A tam dziewczyny czy tam drudzy, to, a dzień dobry, maśta, kłaniają się ci Japończycy. Mi się to podobało. Każdy uśmiechnięty, każdy tego. No, u nas tego nie ma, w życiu tego nie będzie chyba. No, bardzo, naprawdę. Restauracje też są piękne, też można. No jest kultura. Kultura, jak to się mówi, nie z tej ziemi porównane to, co było u nas przedtem. Nie z niebo, a ziemia. Jak pan zapamiętał swoją drogę po złoto, swoje walki w Tokio? Dostał pan szansę od trenera Sztama też, żeby pojechać na igrzyska. No i tutaj, domyślam się, że ciążyła duża presja, zwłaszcza przy okazji pierwszej walki. No ja tutaj może nie bałem się, ale zależało mi wygrać pierwszą walkę. To mi tutaj mi się działo, bo tak jak ja bym przegrał pierwszą walkę, jestem już przy, no bo Felek, pan Sztam powiedział, na pewno, bo on to zrobił też dla mnie. No bo widział, co się dzieje w ringu i tutaj, no ja byłem dość mocny chłopak. I tutaj więcej przypowiada moja, jak Leszka. Leszek już był wypalony i starszy zawodnik. Bo to tak się bierze, tak to się tak odbiera. A ja byłem młody jeszcze, czyli 25 lat i byłem fizycznie mocniejszy, to gdzie uderzyłem, to tego. Ja jeszcze tam z Ryśkiem boksowałem, tam ulicem. To już pan mówi o finale. Tak, to był kolega,
Litwinem, po polsku normalnie rozmawiał. I on, Leszek z nim boksował też. No. Jak ja przyszedłem po pierwszej rundzie do sztama, chcę mówić, znaczy mówię do sztama nie dochodzi nic. Ja mówię, on się patrzy na mnie i nic nie mówi. Bo tak, Grudzień wygrał, Kulej wygrał, teraz ja trzeci. Ja on był nerwowy, on bardziej był nerwowy jak ja. I on nic mi nie mówi. Ja mówię, że palec złamałem, znaczy mówię rękę, a potem mówię palec złamałem. Nic nie dochodzi. W drugiej rundzie mówię, panie sztam, palec złamałem tego. Gdzie? A mnie no tutaj. On myślał, że rękę, nie? Nie, palec złamałem. To co, poddać się? No i tu jest taka, no jak poddać? No, jestem, nie, jedziemy dalej, smarujemy dalej i koniec. No. Zobaczymy, jak wyjdzie. No bo to, no jak można? No nie mogę się poddać. No. To była największa zbrodnia chyba u mnie, jakbym się poddał. I jest druga runda, połowę, no to jeszcze tam poluzowałem trochę tą. Więcej robiłem zwodów, jak to bić, ale biłem, ale normalnie, ale już nie tyle ciosów. Później dopiero, jak już pod koniec, bo to się czuje, ostatnia minuta, końcówka, to już na całego poszedłem, niby, nie? Tu już więcej biję. No i wiecie, ręka pójdzie, to pójdzie, no ale darmo nie pójdzie. No i udało się, wygrałem walkę. Radocha, no radocha jest, no jest radocha, bo wykonany. No, każdy się cieszył. No Felek, no Sztam, mówił Felek. No. I Sztam się cieszył na pewno, bo on raczej on za mnie też poręczył, nie? No to też jest duży plus. Jaką nagrodę otrzymał pan za złoty medal? Za złoty? Chyba 30 dolarów. Jaka była wartość tych dolarów? Wartość to tak. Tak, normalnie. Albo pamięta pan może, jaki prezent sobie sprawił po powrocie do Polski? No, tam prezenty, bo tak, kupiłem sobie takie fajne spodnie, niby szkórkowe. Takie, w Tokio? Tak, ale no, podobały mi się. Takie fajne, dopasowane, eleganckie. No. I tam dziewczynie, no żona, jeszcze nie była żona, jeszcze nie była. Takie fajne kupiłem sweterki, co u nas nie ma tych, bo u nas cienko było. To nie były pana ostatnie igrzyska, bo jeszcze wystąpił pan na igrzyskach w Meksyku. Meksyk. Był pan podobno najlepiej przygotowany. Najlepiej byłem. No i tutaj pech chce. No tutaj może ja tak powiem, troszkę czekałem. Nie wiem, czy nie prawie tydzień czasu. Na swoją pierwszą walkę. Na walkę. Iż tam nie wiedział, kiedy ja boksuję. Drugich się pytałem, nie wiedzieli, bo taka jakaś organizacja była do niczego. Ciężka już boksowała, a ja nie. Półśrednia waga. Coś tutaj tego. I nikt nie wiedział, kiedy będzie półśrednia waga boksowała. Józek Grudzień już miał 3 walki w lekkiej wadze boksował Józek, a ja żadnej walki nie miałem. I tutaj też trochę nerwy są trochę. No bo tak, tu nie wiadomo co tego. Sparing jest, sparingi, jak tu trenować, bo trenowaliśmy codziennie tam też. Ja mówię, może popuszczę trochę, bo tam już dużo się trenowało, codziennie się trenowało. Popuszczę, bo nie ma sensu. Zaraz za chwilę będę miał walkę albo coś, nie? Jakby tego było mało, to sprzęt, czyli spodenki w pierwszej rundzie nie wytrzymały. Tak, no i boksuję, ale tutaj u mnie był co innego jeszcze. Tylko ja nie chciałem tego mówić za bardzo, bo potem ludzie powiedzieli, że ja się tłumaczę. Tu nie ma się co tłumaczyć, bo ja przy tej rozgrzewce, jak się rozgrzałem, stop, już mam wchodzić do klatki. Ja wchodzę do klatki, ale i robiłem rozgrzewkę i po rozgrzewce odskoczyłem. Chyba się do mnie tam robiło rozgrzewkę, Paweł Szydło, trener, odskoczyłem, stop, a dość. Ja stanąłem, a nogi mi wysiadły, mówię jak jest, od kolan tutaj protezy mi się zrobiły. Protezy, ja nie mogę kroku zrobić. I jest moment, nie mogę kroku zrobić, jak ja wejdę na ring teraz. Nie dam rady, na czworaka chyba, no bo jak. I tu mnie to trochę wzięło. I boksuję, robię zwód, spodenki mi pękają. W pierwszej rundzie, Boże kochany. No i teraz. Ja tak, a sędzia nie widzi, to ja tak specjalnie troszeczkę do sędziego, żeby zobaczył, żeby przerwał. Bo ja mogłem rękę podnieść i tego, klęknąć i... No.
A my sobie pomyślał, jak tak zrobię, to że ja się poddaję, nie? Kręcę je tam rękę. No i teraz tak, minuta jest czasu na zmianę spodenek. No to wziąłem, a pierwszy raz w życiu nie wziąłem tego, slipów, tylko miałem slipy, ale z takie specjalne z gumy i tego, co dostaliśmy. No to wziąłem, no to mi od Stasia Zaleskiego, Stasiu, zrobiliśmy taki parawan z tego szlafloka i ten ściągnął majtki, Stasiu. Mówimy o masażyście, tak? Tak, i on moje dał, na moje dałem, włożyłem, no. I już biłem ten gong, już ta końcówka, bo tak bym walkowy oddał. No, ale zdążyłem i tam jeszcze trochę poboksowałem i koniec walki. Jak się nie mylę, tam było, nie wiem, 3-2 czy 4-1 dokładnie, nie pamiętam dokładnie, ale... 4-1, tak. No, walka taka była, nie, no, była wyrównana raczej. Może pan powiedzieć, że ze swojej kariery wycisnął najwięcej, tyle, ile się dało? No może nie. Ja byłem taki trochę, może nie wiem jak ja byłem. Lekko mi to szło wszystko. Może tak powiem i taki... Czyli jest tak, że te sukcesy bardziej docenia pan po latach niż wtedy? Tak. Przedtem tak, też, ale teraz jest inaczej. Teraz inaczej to wszystko. Ja nawet sobie myślę teraz, że no teraz by się przydało chyba więcej tych medali. Szkoda tego, no ale no już się nie wróci. Bo nie wiem, ja jakoś mi tak nie zależało. Nie byłem taki pazerny taki. Zapytam jeszcze o Tokio, nie to Tokio w 64, ale teraz. Wiem, że organizatorzy igrzysk myślą o tym, aby pan się tam pojawił, aby pana zaprosić, ugościć. Wybiera się pan do Tokio. No ja chciałby się wybrać i zobaczyć Tokio, jak Tokio się zmieniło, jak igrzyska się zmieniły po wielu, wielu latach. No na pewno myślę, ale to chyba jest może trudne będzie. Bo tak, człowiek już starszy jest, nie wiem jak ze zdrowiem, bo to też dużo zależy, ale taka nagroda to była piękna.